Wybraliśmy się do Shibuya, ale zaatakowani nagłym przyciąganiem trafiliśmy na okolicznego kofa. Bardzo dobrze zaopatrzonego bukłofa. Co nietypowe, znaleźć tu można również zespoły wizualowe, takie jak Alice Nine, Dylan Grey, czy też Acid Black Cherry. Namierzyłam m.in. jakieś DVD-ki Acidów, płytki. O, gdzieś tutaj. Tutaj są tanie płytki. No tu mamy DVD-ki. I tu są ACD-y. Gazetka, gra. Sporo tego. Jest w czym wybierać. Przecież nie wspomnę o dziale mangowym, który rzuca na kolana. I całe korytarze mang.